Czy właściciele mieszkania powinni mieć prawo wyrzucić niepłacących najemców? Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś ma mieszkanie, komu się wynajmuje, być może ma z tego powodu jakieś koszty, może kredyt musi spłacić, czynsz musi za to mieszkanie zapłacić, ktoś mu się tam wprowadza i za to mieszkanie nie płaci, to w zasadzie zgodnie z prawem przez kilka lat nie można go wyrzucić. Co prowadzi do tego, że ktoś kilka lat żyje na czyś? Koszt i nie można go wyrzucić. I trzeba ma się mieszkaniem, które w tym czasie jest dewastowane, z którego nie można korzystać, którego nie można nikomu innemu wynająć, i mnóstwo ludzi się z tego powodu boi wynajmować mieszkania. I te przepisy trzeba oczywiście zmienić. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale to oznacza, że będziemy ludzi na bruk wyrzucali. No wcale niekoniecznie, no bo. Załóżmy, że rzeczywiście są ludzie w ciężkiej sytuacji finansowej, albo jakieś matki z małymi dziećmi, albo jakieś rzeczywiście sytuacje problemowe. No bo wiadomo, jeżeli mamy kogoś, kto... Po prostu nie płaci, bo nie chce płacić. Ma normalną pracę, ale chce korzystać z, tych, z tego nieszczęśliwie skonstruowanego prawa, które pozwala nie płacić za wynajmowanie mieszkania. To jest po prostu zwyczajnym oszustwo i na kopak trzeba go wyrzucić. Natomiast są ludzie, którzy nie płacą, bo ich nie stać. I co? Można uznać, że to jest nieludzkie wyrzucanie kobiety z małymi dziećmi zimą na ulicę. I niech państwo się tym zajmie. Dobrze, nie mam z tym problemu, ale dlaczego tym problemem ma zajmować się właściciel mieszkania? Ktoś może być, to że ktoś ma drugie mieszkanie na wynajem nie znaczy, że nagle jest jakimś bogatym człowiekiem, mógł je od odziedziczyć i te pieniądze mogą mu być po prostu potrzebne, żeby mieć do pensji czy do emerytury. Jak państwo chce, nie chce, nie mam z tym problemu, zajmować się tymi matkami z dziećmi oraz tymi oszustami oraz innymi ludźmi, którzy po prostu nie płacą z jakichkolwiek powodów za czyjeś mieszkanie, no to niech przepisy będą takie. Nie płacisz, wylatujesz, państwo ci organizuje gdzieś kwaterunek. Czemu koszt tego, że ktoś ma trudną sytuację życiową, ma ponosić zupełnie niewinny właściciel mieszkania? To państwo chce tutaj organizować sprawiedliwość społeczną, to państwo chce się o te osoby troszczyć, więc niech państwo na siebie weźmie te koszty, a nie właściciele jakiegoś mieszkania, którzy są niczemu niewinni. Więc tak, te przepisy trzeba po prostu zmienić.